zamiast normalnie po ludzku otwierać kalendarz, jak na początku to zazwyczaj robię, to chciałabym opowiedzieć Wam, co to jest technika mód. A więc technika mód, jak nazwa sama wskazuje, objawia się na technice, na przedmiocie. Akurat właśnie w poniedziałki ta technika jest na 7 lekcji. Technika mód objawia się w 3 wersjach. Totalna głupawka. Płaczę ze śmiechu nawet nie wiadomo czemu. Totalna deprecha lub te 2 wcześniejsze naraz. Tak da się tak. Dzisiaj miałam totalną głupawkę. Znaczy może nie totalną, ale miałam głupawkę. W tamtym tygodniu miałam 2 naraz. Z jednej strony chciało mi się płakać, z drugiej strony chciało mi się płakać. Nie. To nie dotyczy tylko mnie, ale też moich koleżanek, które też łapią jakiegoś takiego wewnętrznego doła właśnie na tej technice. Więc ja to nazywałam właśnie technika mód. Dajcie znać, czy u Was też jest coś takiego na jakimkolwiek przedmiocie, że zawsze na nim łapiecie jakieś takie dziwne zachowanie, taki dziwny nastrój. Może to być na przykład matma mód. Na przykład matmy mód nie mam, ale technika mód zawsze. Dobra, a więc jak wiecie, co to jest technika mód, to możemy na spokojnie otworzyć sobie kalendarz. Dzisiaj jest 10. Technika? Tak. Ohohohoho. Panie. I nie, to nie jest błyszczyk. No, mocny kolor. Takie. Taka czerwień po prostu. Tutaj wygląda trochę jak bordo. Mam takie dziwne światło tutaj, bo zakrywam lampę. No, nieźle. Teraz jak mam takie czerwone usta, to ja mogę być Rudolfiną. Na 100%. Realnie. To jest klasyczny czerwień, po prostu, nie? Nic dodać, nic ująć, ale się w lusterku. Mój rym się odbija. Tak, wiem, że jest krzywo, spokojnie. No, tak miało być. Ale no, idealnie się zlewa kolor ust z kolorem tych... z tego poroża. Jak narzekam na tamte kolory, to tym mi się podoba. Podoba mi się. Mimo, że nigdzie go nie użyję, ale mówię, do jakichś takich makijaży świątecznych do zlewu będzie spokojnie. A i jeszcze. Dzisiaj wybrano młodzieżowe słowo roku. Jak już pewnie wszyscy wiecie, został nim dzban. Uwierzcie mi, skisłam. Ale jeszcze bardziej skisłam, czytając artykuł na ten temat. W sumie linka dałam do niego na Discordzie. Jak kogoś tam nie ma, to zapraszam bardzo serdecznie. Link w opisie. I po prostu ryczałam ze śmiechu, jak czytałam definicję słowa dzban, jakie ludzie podawali. Serio. Od niemądra osoba, pieszczotliwa nazwa przyjaciela, po osoba, która ma poziom intelektualny jak dzban, czyli żaden, po zwięzłe, no debil. A ja jestem dzbanem. Czy nie, w sumie jestem nawet bazonem. To jeszcze gorzej. Dobra, a więc ja lecę, bo jest już w sumie po 21, a ja jeszcze muszę się pouczyć na sprawdzian z fizyki. Życzcie mi powodzenia. Dokładnie tak. Hej, dzisiaj jest wtorek i właśnie pobiera mi się aktualizacja do TPD z nowym DLC. Pozdrawiam wszystkich ze słabym internetem, nie? Jak niektórzy powiedzieli, że im się już 10 minut pograło, niektórzy już grają sobie w TPD i super ekstra, a ja co? Ja nawet połowy nie mam. Ja nawet 1/5 nie mam. A się już pobiera 20 minut. Pokazałem jeszcze 2 godziny. Zabijcie mój internet, ja chcę nowy. Tak się nie da żyć. Centralnie tak się nie da żyć. Wierzcie, ja marzę o takim fajnym, szybkim internecie, gdzie filmy tak o będą mi się przesyłać, gdzie slumyki będą o tak działać. Serio. Ale nie mam. Żeby nie było, że kłamie, nie? Godzina rozpoczęcia 17:08. 17:27 jest. O, właśnie 28. Widzicie to? No. Smutek. A więc w międzyczasie, zanim sobie pogram w TPD,
W sumie mogę zrobić wszystko, co mam na dzisiaj zaplanowane, zanim to się stanie. Więc zaczynamy od otworzenia kalendarza. I tu mamy 11 i tu się otwiera. I to też będzie jakaś kredka. Again, chyba. Mi się wydaje, bo jest takiego kształtu. Podle czy nie podle? Oto jest pytanie. Nie podarłam! I to jest kredka w kolorze brązowym tym razem. Czy mi się też tak pięknie wyostrzy? Tak. Brown is brown. Aha, to był black is black, to jest brown is brown. Ładny brąz. No ładny. Więc też w międzyczasie, czekając na DLC, stwierdziłam, że zrobię sobie bezalkoholowego grzańca jabłkowego. I lecę na totalne YOLO, bo nigdy tego nie robiłam. Nie wiem, co mam zrobić. Znaczy wiem, że muszę zagotować sok jabłkowy. Dobra, a więc robimy próbę testu. Nalałam sobie wszystko do tego takiego dzbana na herbatę. Ale jakoż to jest mimo wszystko grzaniec. Dosadziłam kubek do grzańca. I no cóż, testujemy. Trochę myślę, że już ostygło. Jest okej. Ale czegoś brakuje. To nie jest to, co piłam na rynku w niedzielę. Jest za kwaśne też. Czegoś brakuje, ale ja nie wiem czego. Jej! Po 2 godzinach! Wreszcie! Aż zatrząsłam ręką. Znaczy zawsze mi się trzęsie, ale tak mocniej jest. Wrażenie normalnie. Jak dzisiejszy dzień zaczynam totalnie naturalnie, tak żegnam się w dość mocnym wydaniu. Znaczy w sumie wyszedł mi taki makijaż ślubniaczek, w sumie może też na studniówkę, ale mi się ręka trzęsie, masakra. Podoba mi się właśnie takich różowych tonach. Może mi nie do twarzy do końca w tym makijażu, jakoś tak nie wiem, nie czuję się, znaczy czuję się okej, ale jak na siebie patrzę, to już tak coś jest nie halo, bo on jest taki zbyt glow tutaj, tak róż i w ogóle, ale ogólnie jako make-up i wykonanie to mi się podoba. Zajęło to w sumie godzinkę. Tak to jest, jak nie mam się na co uczyć. Znaczy to, no, ja wolę robić coś takiego niż się uczyć, nie? Wiadomo. Na dzisiaj mówię wam dobranoc, bo jest już dość późno, więc pa! Hej, w środę i dzisiaj nagrałam dla was, jak pada śnieg, ale już go nie ma. Smutne. Ale dzisiaj jest 12. I co my tu dzisiaj mamy? To jest ładne. Matowa pomadka, którą nie wiem jak wyjąć. Będę ją wymawiać znowu pół godziny. Jest! Ale to jest ładny kolor. Off the wall? Tak się nazywa? Myślę, że tak. Jest śliczniutka. Serio mówię. Taki miód, trochę brązowy miód, ale bardzo delikatna. Mega mi się podoba. Mówiłam, że ta pomadka jest ładna. Mówiłam. To jest w ogóle w kolorze moich cieni pod oczami. To jest takie smutne. No ale niestety taka moja natura, no cóż. Jestem wiecznie niewyspanym człowiekiem. Gdybym mogła spać 12 godzin dziennie, tak bym była niewyspana. Dzisiaj kupiłam choinkę do mojego pokoju, tylko trzeba ją obrobić i będę ją ubierać, nie wiem czy dzisiaj, wątpię. Tylko jutro też muszę się uczyć. Nie wiem, kiedy się ubiorę na pewno. Oglądałam też dzisiaj film, ostatnia piosenka. Film jest mega, serio, polecam fest. Ostatnie 15 minut filmu, albo więcej, nawet więcej. Leczałam non-stop, nie? Łzy lały mi się strumieniami. Mega wzruszający. Z gatunku melodramat, więc no. Wątpię, żeby któregoś chłopaka zaciekawiło. Na przykład tematy wakacyjnej miłości, czy dawania drugiej szansy. Wątpię. Ale jak tak, to ostatnia piosenka polecam. Film porusza bardzo dużo ciekawych wątków. W roli głównej występuje Miley Cyrus. Bardzo mi się podoba. I myślę, że na pewno kiedyś do niego wrócę. Taki film idealny do, wiecie, sobotniego wieczoru w łóżku pod kocykiem. Dokładnie ten film się tak nadaje.
A więc no, ja lecę i nie wiem, czy się odezwę, bo nie wiem, czy będę ubierać choinkę, czy nie będę. No więc tak, na razie pa, pa. Halo, halo, dzisiaj 13 czwartek, urodziny mojej siostry, więc jak chcecie, możecie jej tam złożyć jej życzenia, ale nie zmuszam. Ale dzisiaj jest okropny dzień. Napiszcie, czy też mieliście dzisiaj taki dzień. Właśnie 13. A, bo 13 to wszystko dlatego. Dobra, już wszystko wiem. I znowu ładna pomadka. Już to widzę, bo ma ładny kolor. Pasujący do tej tu, co była, matowej. Serio. Takie kolory mi się podobają. Delikatne, nieuziakowe. Pikne. A ja mam już choinkę w pokoju, tylko nie wiem, czy znajdę czas, żeby ją dzisiaj ubrać. I wstałam dzisiaj godzinę wcześniej niż musiałam, bo miała być próba chóru na jasełka, ale nie! Nie było! Musiałam godzinę czekać na nic, czy na lekcję. Nie polecam, jestem padnięta fest. No cóż, ale nie mogę spać, bo kartkówka zjemca, przynajmniej nie ma sprawdzianu z geografii, taki plus. Korzystając z tego, że z dzisiejszego dnia zostało jeszcze 30 minut, a dzisiaj jest 14, no to na prędkości otwieram kalendarz, ale dzisiaj był fest, zwariowany dzień. I znowu pomadkę? Znowu? A musiałam dzisiaj tyle rzeczy zrobić, znaczy w sumie to nic, ale ona jest podobna do tej wczorajszej, tylko jest chyba trochę bardziej brzoskwiniowa, taka bardziej różowa, ale też ładna. Ale wracając, bo już się nie będę dzisiaj pokazywać, to ubrałam choinkę po szkole z automatu praktycznie, nie tak z automatu, trzeba było coś tam chwilę zrobić i jechać na kiermasz do mojej siostry szkoły, do mojej byłej podstawówy. Tak, wiecie, taki sentyment został, a potem na spotkanie ostatnie do bierzmowania przygotowujące, choinka właśnie, w międzyczasie jakieś jedzenie, no i jest już ta godzina. Więc ja już się pewnie idę kąpać, albo jeszcze trochę odrobię zadania domowego, żeby nie mieć tyle jutro. I lecę spać. Więc dobranoc i pa, pa. Jest już 15 i podejrzewam, że to będzie kolejna mini matowa pomadka. Of course, no dość ciemno. Tylko że ich nie umiem wyjmować. O, jest. Jaki to jest kolor? Butterfly Kiss. Tu mi się wyostrzy. To jest question. Jest. No teraz jej nie nałożę, bo się szykuję na strumyka. Jestem w trakcie. I ona jest trochę za ciemna chyba. Wygląda w kamerze, w podglądzie przynajmniej, na trochę bardziej brązową, a w rzeczywistości jest trochę bardziej różowa. Ale dobra, ja zmykam. Pa, pa! Okej, otwieramy ostatnie okienko.
tym vlogmasie. Dzisiaj jest 16. Ale słodziutkie mini tuż do rzęs. Volume mascara. A jaką masz szczotę? Ale dzika. Tu będzie widać. Myślę, że sobie go dzisiaj przetestuję. Bo moja już jest na wykończeniu trochę. Mam nadzieję, że będzie spoko. A w dzisiejszym vlogu ma się pożegna was pani czy pan miś, nie wiem, chyba pani, bo ma tu napisane le i jest kwiatuszek różowy, to nie wiem, załóżmy, że to jest pani, pan miś. Więc mam nadzieję, że vlog wam się podobał i do zobaczenia.